zbierać. Trzeba, co? Zbierać będzie? Nie, on będzie zbierał, bez tak? problemu. Dobra. Tak? My jesteśmy gotowi. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na kolejnej konferencji Koalicji Obywatelskiej. Dzisiaj chcemy za pośrednictwem Państwa poinformować mieszkańców Lubelszczyzny o hipokryzji sięgającej zenitu, hipokryzji PiS-u i Jarosława Kaczyńskiego. Otóż wczoraj ogłosił pierwsze pytanie referendalne, czy jesteś za sprzedażą przedsiębiorstw z udziałem Skarbu Państwa. Ogłosił to pytanie po tym, jak kilka miesięcy temu sprzedali ponad 400 tysięcy, przepraszam, ponad 400 stacji benzynowych w nieprzyjazne ręce, czyli w obliczu wojny tak ważne przedsiębiorstwo sprzedali ludziom, którzy kooperują z Rosją, kooperują z Putinem. W jaki sposób przekazał to pytanie? Otóż bez trybu. Ja przypomnę, Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński, on wielokrotnie bez trybu działał. Z trybuny sejmowej bez trybu zabiera głos. Bez trybu w pandemii chodził na cmentarze, gdzie mieszkańcy nie mogli, a dzisiaj bez trybu chcą nam urządzić Polskę. Ja chcę podkreślić, że to nie jest incydentalna sprawa. PiS sprzedawał i sprzedaje wiele innych przedsiębiorstw. Przypomnę, na naszym terenie jest jedna z firm, trzech firm bardzo ważnych z zakresu przetwórstwa owoców. A niedawno protestowali sadownicy, rolnicy, że nie mogą sprzedawać po właściwych cenach, po cenach pokrywających koszty owoców. Sprzedali Apple Chińczykom, a przecież mogli nie dopuścić do tej sprzedaży, żeby ułatwić życie naszym sadownikom, naszym rolnikom. Dzisiaj rynek polski, rynek europejski zalewają produkty, przetwory, soki z Chin, dużo tańsze, obniżając ceny, czyli de facto wpływając negatywnie na gospodarowanie w Polsce przez sadowników i rolników. To jest nieszczęście nasze, to jest hipokryzja właśnie Prawa i Sprawiedliwości i Jarosława Kaczyńskiego. Dzień dobry. Szanowni Państwo, piękna idea demokratycznego referendum została zawłaszczona, wypaczona i zamieniona w serial referendalny. I pierwszy odcinek i drugi już poznaliśmy. W pierwszym odcinku główną rolę zagrał Jarosław Kaczyński, zadając pytanie, czy o sprzedaż majątku narodowego spółek Skarbu Państwa. Jak trzeba być cynicznym, żeby zadać to pytanie w kontekście sprzedaży tego majątku Lotosu, MOL-owi? To jest, stoimy przed stacją, która od zawsze była Lotosem, dziś jest MOL-em. Została sprzedana przez PiS Węgrom, przyjaciołom Putina. Jak trzeba być cynicznym, żeby doprowadzać do obniżenia wartości spółek Skarbu Państwa? Myślę tutaj o Azotach, wstrzymaniu produkcji po to, aby przyszykować spółkę do sprzedaży. Jak trzeba być cynicznym, aby wstrzymać wydobycie węgla? Mamy w Bogdance najniższe od 80 lat wydobycie węgla, po to, żeby obniżyć wartość spółki i wartość akcji. Być może kolejna szykuje się nam sprzedaż. Szanowni Państwo, jak trzeba być cynicznym, żeby wychodzić i mówić, że jest się w obronie kobiet, że pyta się w pytaniu referendalnym o to, czy wiek kobiet nie będzie podwyższony. Przecież to PiS obniżył wiek emerytalny kobiet na wsi z 55 lat do 60. Przecież to PiS podniósł wiek emerytalny rolniczkom i rolnikom. A dziś pod zasłoną referendum na potrzeby polityczne, na potrzeby partyjne, z wykorzystaniem pieniędzy na referendum zadają to pytania, cynizm i obłuda. Po co jest to referendum, szanowni Państwo?
po to, aby odwrócić uwagę od tematów ważnych, od drożyzny, od afer. Po drugie, po to, aby doprowadzić do podziału społeczeństwa i po to, aby wykorzystać pieniądze na referendum, na potrzeby polityczne, na potrzeby wyborcze. Bo PiS dzisiaj to jest plucie i szczucie. Plucie na wszystkich, którzy mają inne zdanie i szczucie na oponentów politycznych. To są dzisiaj rządy PiS. Skandal, cynizm i obłuda. Wypaczenie idei referendalnej. Proszę Państwa, PiS nie chce, nie umie i nie potrafi rozwiązywać najważniejszych problemów Polek i Polaków. Dlatego PiS wymyślił referendum, żeby odwrócić uwagę wielu Polaków od tego, co rzeczywiście jest dzisiaj największym problemem. PiS nie chce rozmawiać o drożyźnie, a wiemy, że jest największa w XXI wieku. PiS nie chce rozmawiać o inflacji, a również jest najwyższa w XXI wieku. Nie chce rozmawiać o tym, dlaczego do dziś dnia nie trafiły miliardy z Unii Europejskiej, a tylko Państwu przypomnę, innych państw, w zasadzie we wszystkich państwach te pieniądze już pracują. W przypadku naszego kraju byłoby to 500 milionów do każdego powiatu. 500 milionów do każdego powiatu. PiS nie chce tym rozmawiać. PiS szuka tematów zastępczych. PiS nie chce rozmawiać o aferach, które wybuchają i do których de facto po części przyzwyczailiśmy i przywyknęliśmy. PiS będzie do końca unikał odpowiedzialności za sprawy gospodarcze, za sprawy społeczne, które są w naszym kraju. PiS rządzi 8 lat. Jest pytanie, dlaczego dopiero dzisiaj, kiedy rozpoczynają się wybory, kiedy na te wybory ma miliony, a nawet miliardy do wydania, szuka tematów zastępczych. I rzecz jeszcze jedna. PiS to referendum traktuje jako wielką skrzynkę pieniędzy, które będzie mógł wydać na rzecz promocji swoich kandydatów. To jest hańbiące. Musimy to zmienić w najbliższych wyborach. Prawdziwe referendum to będzie przy urnach wyborczych i wtedy, kiedy będziemy decydowali się, na kogo oddamy głos. Zapraszamy na wybory. Szanowni Państwo, jesteśmy dzisiaj tutaj, aby skomentować pierwsze pytanie referendalne, które brzmi, czy popierasz wyprzedaż przedsiębiorstw państwowych. De facto jest to pytanie bezprzedmiotowe, ponieważ prawda jest taka, że tych przedsiębiorstw już nie ma. W 2017 roku takich przedsiębiorstw w Polsce było 34. Po 8 latach rządów PiS zostało ich niespełna 18. Natomiast połowa z nich jest w stanie likwidacji lub upadłości. W związku z tym de facto PiS pyta nas, czy popieramy wyprzedaż tego, co już wyprzedał. Wyprzedaje srebra rodowe, takie jak Lotos, i oddaje je w ręce Węgrom i Arabii Saudyjskiej powiązanej z Putinem. To bardzo niebezpieczne i szkodliwe działania. Dlatego uważamy, że tego rodzaju pytania nie mają żadnego podłoża merytorycznego, a są jedynie po to, aby jednocześnie z kampanią parlamentarną, wyborczą prowadzić kampanię referendalną, w której będą pytać Polaków tylko po to, aby zamącić im w głowach. De facto wyprzedali już wszystkie cenne aktywa państwowe, a teraz obłudnie i kłamliwie chcą pytać nas, czy my na to pozwalamy. Zadawanie takich pytań post factum jest absolutnie irracjonalne. Szanowni Państwo, czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw? To jest pytanie, które zadał Prawo i Sprawiedliwość, ale prawdziwe pytanie, na które Polacy będą musieli odpowiedzieć 15 października, to czy chcesz Polski bezpiecznej, demokratycznej i wolnej? I tego pytania nie zamarzą politycy PiS-u kolejnymi pytaniami w referendum, które służy jedynie temu, aby gmatwać zarówno finansowanie najbliższej kampanii, jak i mieszać ludziom w głowach.
Zresztą trudno odgadnąć, kto stoi za treścią tych pytań, czy cały PiS, czy też Jarosław Kaczyński nie wie, o czym mówi, a później cała jego partia musi brnąć dalej w realizację jego zapowiedzi, bo tak jak tutaj pierwotnie padło, z 18 przedsiębiorstw, które są obecnie przedsiębiorstwami państwowymi, już 7 jest w stanie likwidacji, a 7 jest w stanie upadłości, a jedno w likwidacji. I jak rozumiem, nad tymi 10 obecnie PiS zastanawia się, czy aby ich nie sprzedać. Gdybym była wyborcą PiS-u, to dzisiaj rano zaświeciłaby mi się jeszcze mocniej czerwona lampka w głowie, ponieważ patrząc na to, w jaki sposób zapowiada swoje pytania i jak do tej pory postępował, podejrzewałabym, że to, co zamierza w najbliższym czasie zrobić, to gmatwać po wygranych wyborach parlamentarnych, gmatwać przy wieku wyborczym, przy wieku emerytalnym. Stąd też, reasumując, wiemy, że te wybory nie będą dla nas równe, ale musimy do nich stanąć i wygrać je na takich warunkach, na jakie przyjdzie nam walczyć. Przypomnę, że w bieżącym roku w trybie konstytucyjnym powinny odbyć się wybory do parlamentu i do samorządu. To pamiętamy wszyscy, kiedy PiS, mając na względzie, że w wyborach do samorządu opozycja dzisiejsza zdecydowanie osiąga sukcesy, to argumentując, żeby sprawnie przeprowadzić, że parlamentarne wybory, pamiętamy wszyscy, wybory do samorządów zostały przesunięte o pół roku na wiosnę przyszłego roku. Dzisiaj proponuje się zupełnie co innego, czyli referendum, które naprawdę skomplikuje, podroży i tak dalej, a to ma na celu, o czym już tutaj podkreślali przedmówcy, to ma na celu zasięgnięcie o dodatkowe środki i tak gigantyczne środki, te wybory nie będą równe, gigantyczne środki, którymi PiS dysponuje, o dodatkowe środki, właśnie na referendum, żeby lansować swoją partię, swoich koalicjantów, żeby po prostu nierównymi wyborami te wybory wygrać. Musimy się temu przeciwstawić. Otwieramy serię pytań. To ja bym chciała zapytać, poprosić Państwa o komentarz do tego pytania referendalnego, które dzisiaj poznaliśmy, dotyczącego wieku emerytalnego. Czy uważacie Państwo, że to jest jakieś wydarzenie w koalicji obywatelskiej w PSL? I drugie pytanie, dlaczego właściwie Prawo i Sprawiedliwość prezentuje to pytanie, skoro nie jest w tej chwili aktywne na forum, czyli to jest pewne wysłanie? Jak powiedziałam wcześniej, PiS podniósł wiek emerytalny kobietom, z 55 kobietom na wsi, rolniczkom, ale i rolnikom również, z 55 do 60 lat i z 60 dla mężczyzn do 65. W związku z powyższym mówienie dzisiaj, że dba się o kobiety na wsi, w ogóle o kobiety, jest największym kłamstwem, cynizmem i obłudą, o czym mówiłam. Nikt i żadna partia nigdy nie wyrządziła tyle krzywdy kobietom, co PiS. Nie będę tego nazywać Prawem i Sprawiedliwością. PiS to jest dzisiaj plucie i szczucie. Plucie na obywateli, w tym wypadku na kobiety, na wszystkich, którzy mają inne zdanie od partii rządzącej, i szczucie na przeciwników politycznych. Nie można tego w żadnym celu inaczej interpretować, jak po prostu manipulowanie opinią publiczną, czyli oddziaływanie na ludzi, zjednywanie, wciąganie w niepotrzebną dyskusję, dyskusja, która niczego nie wnosi. Te kwestie, o które pyta PiS, po prostu są rozstrzygnięte. Udowadnialiśmy przed chwilą, że jeżeli chodzi o wyprzedaż, to po pierwsze żadna partia, która kandyduje opozycyjna, nie ma w swoim programie punktów mówiących o tym, że chcemy wyprzedać te
kilka, które czy kilkanaście przedsiębiorstw, które są kluczowe dla naszej gospodarki. Wobec tego absolutnie to pytanie służy właśnie manipulowaniu potencjalnymi wyborcami. A jeżeli chodzi o kolejne pytanie, o którym pani mówi, no my powinniśmy i będziemy to robić, odkłamywać tutaj te tezy zawarte w tych pytaniach, jeżeli chodzi o kobiety. Kobiety, naprawdę Polki, dały wyraz temu, jakie jest stanowisko wobec rządzących, protestami. Czarne parasolki i tak dalej, w ogóle zachowanie władzy wobec kobiet. Przypomnę, że kobiety w Polsce, w państwie demokratycznym były bite na ulicy za to, tylko dlatego, że wyszły na ulicę i manifestowały. Ba, wiemy, że były przygotowane plany, żeby użyć wojska. To jest władza w państwie demokratycznym. Temu po prostu musimy postawić tamę, zapraszamy na wybory i zagłosujcie Państwo na opozycję. Musimy odsunąć od władzy PiS.